świat kocha historię o miłości, szczególnie jeśli dotyczą ludzi młodych, pięknych i szczęśliwych i w ogóle świeżo zakochanych, takich, którzy mają przed sobą bardzo długą tą perspektywę szczęścia. To jest taka iluzja, którą dobrze znamy i chyba lubimy w nią popadać. Tymczasem Agata Ramaniuk, jak to znakomita reporterka, poszła i zobaczyła, jak miłość wygląda w praktyce, w świecie, który bardzo rzadko interesuje się starością i ludźmi w podeszłym wieku. Tymczasem ona w pięknym i bardzo elegancko opisanym zbiorze reportaży Krótko i Szczęśliwie opowiada nam historię kilkunastu par, ludzi, którzy poznali się właściwie na ostatniej prostej. Ludzi, którzy zaryzykowali, pozwolili sobie na przykład na romans internetowy, pozwolili sobie na miłość w domu opieki, pozwolili sobie na spotkanie po latach, po tym jak ich miłość została kiedyś brutalnie przerwana. Wszystko to zupełnie nieoczywiste scenariusze historii miłosnych. Te miłości nie są łatwe, one nie odbywają się lekko, pokonują rozmaite, bardzo poważne turbulencje. Jest to historia miłości ślepej. Jest tu historia miłości, która odbywa się w całkowitym milczeniu, a także związku, który odbywa się na odległość. Jest wreszcie moja ulubiona historia kochania kogoś, kto pogrąża się w mgle demencji i nie bardzo wiadomo, kto kogo w tej opowieści kocha naprawdę. Jedno, czego jestem pewna, to że Agata Romaniuk potrafiła uniknąć banału, a w miłości to jest bardzo trudne, w jej opisywaniu tym bardziej. To, co jeszcze jej się szczególnie udało, to działanie z pewną elegancją, wyczuciem i taktem, którego ten temat zdecydowanie wymagał. Udała się wreszcie elegancja językowa i to, że ten zbiór jest krótki, ale jestem pewna i tego, że chcielibyśmy umieć tak kochać i tak być kochani. Dlatego tę książkę ja podaruję różnym kochanym przeze mnie osobom w prezencie w te święta. Czytajcie Agatę Romaniuk.